kurwa, same wieki. Kolega, kolega, na targ idziemy, na targ. Bugaria. Bugaria, tam kurwa miejsce nie macie. Lecimy zaraz na halę. Ile? Poskakałem trochę. 300 gram? 300 gram jest za dużo, to mówię sobie, poskaczę. Poskakałem sobie trochę. Najbogatsze. A dzień dobry. A dzień dobry, witam. Dzień. Ja bym chciał rzec, że Gang Łysich to jest marka. Naprawdę powiadam wam. Bo ja proszę bardzo, jestem w Tajdzi Moskiej koszulce, dostałem, tak, tak. Pamiętajcie, że z Tajdzi Moskich komnat nigdy nie wychodzi się normalnym. Jak widać na załączonym obrazku. Proszę, kto nam blokuje ekspres? Żarski klub sportu walki, jak zawsze, no. W głównej roli. Kawusie, srusie, potem wagę trzeba robić. Nieprawda. W pierwszym dniu z Dawidem wygrywam. Było liczenie znowu, także rutyna. No i co? Po pierwszym dniu jesteśmy. Zawijamy zaraz do hotelu. Przepraszam bardzo. O, witam. Co pan powie po dniu pierwszym mistrzu z Polski? Jestem zachwycony. Zwłaszcza w walku Arka Krupy. Wspaniała walka. Genialna. Nie wspomnę o aktualnym mistrzu świata, Kubie Pasłowskim. Coś się podlafię. Coś nie coś potrafię. Dobra, Kuburczak, jedziemy. Pakuj się do miski, sami. Jedziemy. Jeszcze posiłeczek i potem klepiemy wagę. Ile masz wycia? Mam tylko 6. To jak nie sugar. Si? Ile? Ja bym 3. Większa kubka. Jak będzie w ogóle. Klepiemy od rana. To się zawsze. A proszę, kto to jest? Kto to jest na kawusi przy kawusi? Aha, i wciskał głowę. Co? I wciskał głowę. No ale tak jakby to właśnie powiesił. I wieszał się na mnie, zanieciałem. No i pistanie. Pokaż bicep, pokaż bicep. Może ten, bo jest większy teraz.
Polski. Zostałem mistrzem Polski do 75 kg w kategorii senior i najlepszym seniorem na całych mistrzostwach. Co za 2-3 dni już lecimy do Tajlandii, także dogrywamy wszystko na ostatni guzik. Dzisiaj jeszcze jadę zobaczyć, czy nos nie jest złamany, bo chyba trochę pęknięty. Lecimy na łysą klatkę. Obowiązkowy przystanek przed każdym wyjazdem to jest oczywiście kawka w syrze. A wiecie gdzie ser? Tam jest ser. Idziemy. No chłopaki, idziemy na kolonie do Tajlandii. Yes! Co tam masz? Co tam masz? Hej, tutaj mamy syra, Maciuś. Dziękujemy bardzo za poczystunek. I kurowej yes. Jeszcze by trzeba podziękować. Jeszcze? Kurowej. Kurowej, tak, też dziękujemy, dziękujemy. Będzie jedzone. A ja papiery jako pierwsi oddaliśmy. Jest okej. Przepraszam, Jakubie, dlaczego nie jesteś łysy? To jest pierwsze pytanie. Bo byłem w klubie i musiałem dobrze wyglądać. Gdzie lecimy? Na Koh Samui. Proszę nie zwracać uwagi na moje wypieki, mam jakąś wysypkę. Lecimy do Doha, potem mam siateczkę, potem lecimy do Bangkoku, potem mam siateczkę, lecimy na Koh Samui i tam lecimy do... jedziemy na Maj, tam będziemy mieć worki, wiesz, chłopów, łokcie, pokaż, kolana. Pokaż. Tak jest. No i tam jedziemy, nie? No, słuchajcie, kochani. Jesteśmy ostatni na samolotu, wejdziemy. Nothing to worry about.
tutaj spędzamy jedną noc. Musimy czekać na wyniki testów. Dobrze. Co poseł, nie ma, że boli. Nie ma, że boli, będziesz łysy. Delikatnie końcóweczki pod dzień. 200 za dzień to jest... Pożyczamy skuter. Nawet dwa. Bardzo dużo pieniążków. Normalności. Nie, odpowiedzialność, panowie. Co? Odpowiedzialnie, zawsze. Klimatyzacji. Niedziela. Jedziemy na tripa. Ciężki dzień, ciężki dzień. Ciężko jest się codziennie odkażać. Co się, Oskar, stało z kluczem? Alzheimer postępuje z źródła. A jak wchodziłeś, to... Może wypadnie. Musiał go mieć, jak wrócił, bo wrócił... No. Jakub, jak skomentujesz to, co się stało? Jaki mamy klimat. Dlaczego Oskar zapomniał twoim zdaniem klucza? Co mogło się wydarzyć? Zdarza się. Myślę, że myślał o czymś innym. Dla mnie główką, nie głową. To idziemy tam, czy nie? Krótką szlakiem Bawarii. Kryzys. Dobra, to każdy po kolei teraz. Tak.